Matko Kościoła, wierząc się w siebie, jako wzór człowieka, pełni odkupionego i wyzwolonego, i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie, że ręką i wolę, której są uwikłane nasze serca, pragnąc pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom, oczekującym objawienia się w nim wolności Synów Bożych, zbliżamy się do siebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizował swoją wolność, oddamy się Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uzależnienia się od Niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Oddajemy Ci całe dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka, pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu. Chcemy wraz z Tobą i oddanym Ci całkowicie już świętym Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami do tego, że utracili zdolność miłowania, czyli posiadania siebie, kochania siebie. Święty Stanisławie, biskupie i uczelniku, patronie krucjaty wyzwolenia człowieka, natchnij nas odwagą wyobrażać świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej ojczyźnie. Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci, proszę ofiarę z siebie. Amen. Ksiądz Jacek Wichorowski, służba medialna. Proszę księdza, czym zajmuje się służba medialna? Ile osób w skład tej służby wchodzi? Służba medialna zajmuje się przede wszystkim dokumentowaniem pielgrzymki pod względem fotograficznym. Piszemy też relacje, prowadzimy serwis www.pielgrzymka.com. Ta służba obecnie sprawuje 4 osoby. Czy ta strona pielgrzymka.com odwiedzana jest przez pielgrzymów przez cały rok? Czy nawet w trakcie przed pielgrzymką znajdują się tam jakieś aktualizacje, informacje odnośnie pielgrzymki? To jest tak naprawdę pierwsze źródło informacji, jeśli chodzi o internet. Chciałbym, żeby tak było, żeby kandydaci na pielgrzymów i ci, którzy z nimi są, czerpali właśnie swoje informacje głównie z naszej strony. Tam można znaleźć wszelkiego rodzaju porady, jakieś takie dobre informacje, dobre sugestie ze strony zarówno służby zdrowia, jak i ze strony porządkowych. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest pielgrzymka, nie wie, co ze sobą wziąć, jak się do niej przygotować, w jaki sposób do niej podejść, to tam może znaleźć takie informacje. A przede wszystkim są zdjęcia, całe galerie zdjęć, które są odwiedzane bardzo chętnie, zwłaszcza od początku przez bliskich pielgrzymów. No i później, kiedy pielgrzymka się kończy, pielgrzymi wracają do domu, wtedy od 15 sierpnia jest bardzo duży ruch na stronie przez kilka dni. Wszyscy szukają siebie. No i tam właściwie ten ruch trwa do połowy września. Później się to jakoś tam stabilizuje na stałym poziomie w ciągu roku. Ale główne zainteresowanie to jest koniec lipca, sierpień i początek września. Czy
43. pielgrzymka diecezji płockiej na Jasną Górę powoli przechodzi do historii. Po 260 kilometrach, po dniach pełnych spiekoty i ogromnego słońca, po wieczorach pełnych modlitwy, apelów jasnogórskich, po pełnych przeżyć, chwilach, spotkaliśmy się wreszcie tutaj w wierzchowisku. Za mną ogromne pole namiotowe, gdzie w zasadzie niemal cała pielgrzymka w tej chwili zgromadzona. Ostatni nocleg przed wejściem na Jasną Górę. Ostatni nocleg przed pojawieniem się u Matki Bożej w domu u niej. Dzisiaj tutaj będzie jeszcze bardzo dużo radości. Dzisiaj tutaj jeszcze podziękowania Matce Bożej za to pielgrzymowanie. Podziękowania także ludzkie. Sobie nawzajem, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, jest dzisiaj w nas ogromna radość. Pokonaliśmy samych siebie, zwyciężyliśmy z przyrodą, udało się nam dojść w to miejsce. Dzisiaj te wszystkie intencje, które zabierane były z sobą z płockiej katedry, one dziś nabierają specjalnego znaczenia, one dziś są pierwsze w sercu. Stąd zaledwie 10 kilometrów do Matki Bożej na Jasną Górę. Czujemy bijące serce Matki. Jesteśmy już niemal zawinięci w jej płaszcz. Te 10 kilometrów jutro przebiegniemy niemal jak na skrzydłach. Dzisiaj jest w nas radość dojścia, radość spełnienia. To pielgrzymowanie dzisiaj cieszy się z tego, że doszło niemalże do celu. Dzisiaj ważne są w sercach intencje. Dziś układane są w myślach krótkie słowa modlitwy, które jutro zdążyć trzeba będzie wypowiedzieć, gdy na moment staniemy w kaplicy cudownego obrazu i gdy każdy z nas będzie miał swoje kilkanaście sekund spojrzenia Maryi prosto w twarz. Z 34. pierwszej pielgrzymki diecezji płockiej na Jasną Górę. Dla wszystkich radiosłuchaczy i telewidzów kanału telewizyjnego KRDP. Ksiądz Krzysztof Wojciech Jończyk. Szczęść Boże.